Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Konferencja Episkopatu Włoch oświadczyła, że przyłącza się do słów papieża Franciszka, który wczoraj podczas spotkania z wiernymi stanął w obronie świętego Jana Pawła II. Jak mówił Franciszek, święty stał się celem obraźliwych i bezpodstawnych domysłów. W święto Bożego Miłosierdzia z ust papieża Franciszka padły jakże ważne słowa. Mając pewność, że wyrażam wdzięczne odczucia wiernych z całego świata, kieruję wdzięczną myśl ku pamięci świętego Jana Pawła II, który w tych dniach stał się celem obraźliwych i bezpodstawnych domysłów. Do tych słów przyłącza się konferencja Episkopatu Włoch. Nie może być pół terminów, aby zdefiniować ostatnie ataki na świętego Jana Pawła II. Kłamliwego ataku na świętego Jana Pawła II dokonała stacja TVN24. Dziś wiemy już bez wątpliwości, że Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem. Kłamliwe tezy oparto na zeznaniach zdemoralizowanego księdza Anatola Boczka, współpracującego z bezpieką, który został suspendowany. Nawet UB nie traktowało jego zeznań za wiarygodne, przypomina historyk dr Jarosław Szarek. Zostają wykorzystane, to znaczy sama służba, sam aparat bezpieczeństwa traktuje chyba jako niewiarygodne. Można mieć duże wątpliwości co do ich wiarygodności, a tym bardziej biorąc pod uwagę skalę zdemoralizowania tego donosiciela. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie pozwolili zakłamywać historii i uderzać w świętość. W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbędzie się dziś konferencja Geotermia dla rozwoju polskich miast i społeczności. Transmisja od godziny 10 w telewizji Trwam. Czy geotermia to najlepsze odnawialne źródło energii? Energia geotermalna w Toruniu i ciepłownia przyszłości to wystąpienia, których będzie można wysłuchać w ramach konferencji Geotermia dla rozwoju polskich miast i społeczności. Do tego panel dyskusyjny Geotermia za i przeciw. Wśród gości między innymi minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, doktor inżynier Piotr Długosz, przedstawiciel toruńskiej geotermii oraz dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, Lidia Kochanowicz-Mańk, prezes geotermii podhalańskiej SA Wojciech Ignacok, główny geolog kraju i wiceminister klimatu i środowiska dr Piotr Dziadzio, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Michalski czy prezes spółki Geotermia Polska Łukasz Białczak. Od katastrofy smoleńskiej minęło 13 lat. Wczoraj w całym kraju odbyły się główne uroczystości rocznicowe. Obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej tradycyjnie zakończył Marsz Pamięci. Jezu, ufam Tobie. Ruszył on z Archikatedry Warszawskiej, gdzie sprawowana była msza święta w intencji ofiar tragedii przed Pałac Prezydencki na krakowskim Przedmieściu. Miejscu, gdzie 13 lat temu gromadziły się tłumy, by się modlić, by oddać hołd tym, którzy zginęli 10 kwietnia. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który wygłosił przemówienie. Sięgnął w nim pamięcią do tego, co działo się w pierwszych dniach i tygodniach po katastrofie TU-154M. Zaczęło się od kłamstw. Kłamstw pierwszych dni, pierwszych godzin. 4 lądowania. Generał, który pod wpływem alkoholu wpływał na decyzję o lądowaniu. Jakiś strach pilotów, to już nieco później, przed, jak się można było domyślić, prezydentem, który zabije, jeżeli nie wylądują. I tak dalej, i tak dalej. Jak mówił prezes PiSu, były także dwie komisje, Tatiana Nodiny i Jerzego Millera, które wskazywały, że przyczyną tragedii, która doprowadziła do śmierci polskiej elity, było zderzenie samolotu z Brzozą. W tę wersję nie uwierzyły rodziny ofiar, nie uwierzył Antoni Macierewicz, który stanął na czele tzw. podkomisji smoleńskiej, która, jak to określił Jarosław Kaczyński, z żelazną wolą i uporem podjęła próbę dotarcia do prawdy. Ten front... Front walki z prawdą był potężny.
był potężny w Polsce. Tu można powiedzieć dominował, ale był potężny także poza Polską. Także w tych miejscach, co do których niektórzy mieli nadzieję, że stamtąd coś uzyskają. Władimir Putin został już postawiony w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał Karny, ale w związku ze zbrodniami, których dokonał na Ukrainie. Teraz, jak wskazał Jarosław Kaczyński, będzie odpowiadał również za, i tu cytat, zbrodnie z 10 kwietnia. Za chwilę zostanie złożone zawiadomienie o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa z artykułu 134 Kodeksu Karnego, przestępstwa zamordowania prezydenta Rzeczypospolitej. Wyjaśnienie do końca. I w ramach możliwości ukaranie odpowiedzialnych za zbrodnię smoleńską, ale także za oszustwo smoleńskie, to jest jeden z warunków naszego ostatecznego zwycięstwa. Jak wskazywał prezes PiS-u, Polski, która wiele zawdzięcza największemu ruchowi społecznemu, Solidarności. Solidarności, która w ogromnej mierze powstała dzięki Janowi Pawłowi II, świętemu, wielkiemu, temu, który jest dzisiaj tak gwałtownie atakowany. Tak brutalnie, tak niesprawiedliwie, tak obrzydliwie. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu Tu-154M, wiozącego polską delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób. Wśród nich był prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, a także ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski. Wizytę w Polsce złoży dziś minister spraw zagranicznych Litwy. Spotka się z szefem polskiej dyplomacji, profesorem Zbigniewem Rauem. Ostatnie rozmowy ministrów spraw zagranicznych Polski i Litwy odbyły się 31 marca i 5 kwietnia. Najpierw na szczycie bukaresztańskiej dziewiątki, a później w formacie spotkania ministrów państw NATO w Brukseli. Na zaproszenie ministra Zbigniewa Raua w poniedziałek roboczą wizytę w Polsce złoży minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis. Ministerowie omówią kwestie związane ze zbliżającym się szczytem NATO, kwestie bezpieczeństwa regionalnego oraz stosunki dwustronne. Szczyt NATO odbędzie się w dniach 11-12 lipca w Wilnie. Mają wówczas zapaść kluczowe decyzje w sprawie wzmocnienia sił obronnych NATO. Mówił o tym w trakcie expose w Sejmie minister spraw zagranicznych profesor Zbigniew Rau. Polska będzie również zabiegać, by owocem szczytu były dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. W tym tygodniu Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisze z Izraelem porozumienie w sprawie wycieczek dla uczniów, zapowiedział profesor Przemysław Czarnek. W programie Polski Punkt Widzenia minister edukacji i nauki pytany był również o zapowiedź likwidacji Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela ustalająca prawa i obowiązki nauczycieli została uchwalona w 1982 roku. Jesienią Prawo i Sprawiedliwość zamierza zastąpić ją nowoczesnym aktem prawnym, dlatego że, jak wyjaśnił minister edukacji i nauki, nie pasuje do dzisiejszej rzeczywistości. Karta Nauczyciela jest przeładowana przepisami, jest ona można powiedzieć przeregulowana całkowicie i zawiera absurdalne rozwiązania. Trzeba zastąpić Kartę Nauczyciela nowoczesnym kodeksem nauczycielskim, nad którym pracujemy i pracować będziemy wespół z nauczycielami. Nowy akt prawny ma jasno opisywać zasady wynagradzania nauczycieli oraz możliwości ich awansowania. Resort edukacji ma w planach również odchudzenie podstawy programowej. Prace dopiero się rozpoczynają, ale mają się zakończyć przed 1 września 2024 roku. To, nad czym myślimy, to ewentualne spojrzenie raz jeszcze na te podstawy programowe i okrojenie nieco tych podstaw programowych po to, żeby skrócić czas przebywania uczniów na tych takich lekcjach, gdzie mówi się o zakuwaniu, prawda? I zostawić więcej czasu na rekreację, na tworzenie wspólnoty, na tworzenie relacji rówieśniczych właściwych. Strona polska i izraelska podpisze w tym tygodniu porozumienie w sprawie wycieczek dla uczniów. Porozumienie ponownie pozwoli izraelskiej młodzieży na wycieczki do Polski. Odwiedzać będą nie tylko miejsca związane z Holokaustem, ale także ze wspólnymi dziejami i historią Polski. Przy czym to nie będzie program obligatoryjny, tylko nasza propozycja uzupełnienia programu wycieczek izraelskich do Polski, bo jesteśmy absolutnie zgodni. My,
i państwo Izrael, że dla młodzieży izraelskiej niezwykle ważne jest poznanie historii Polski i polskiej kultury. Do spotkania z ministrem odpowiedzialnym za edukację w Izraelu dojdzie w środę, 19 kwietnia. To były informacje dnia. Dziękuję, z Panem Bogiem.